Karolina Moczyńska, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest dobrze nam znana Maria Sitarska z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Cześć Marysiu. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o czymś, co jest dobrze znane od roku, od ponad roku w Poznaniu, o poznańskim pudełku życia. Marysiu, przypomnij tym, którzy nie wiedzą, co to takiego jest to pudełko życia. Poznańskie pudełko życia rzeczywiście już jest jednoroczniakiem z haczkiem. To jest taka usługa, którą wprowadziliśmy wspólnie we współpracy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, z NFZ-em, z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych. To pudełko ma na celu ratowanie życia tak naprawdę i to jest jakby jego pierwsza funkcja. Bardzo jest użyteczne w momencie, kiedy przyjeżdża pogotowie do seniora, do domu. I z różnych powodów nie ma orientacji w sytuacji. Albo trudno jest się porozumieć z pacjentem, albo towarzyszący małżonek czy małżonka są tak zestresowani, że nie potrafią podać najważniejszych informacji dotyczących stanu zdrowia. I właściwie informacja o tym, że takie pudełko jest w domu, bardzo ułatwia pracę ratownikom medycznym, którzy widząc, zaraz powiem jak to mogą zobaczyć, widząc takie pudełko w domu, no, momentalnie, właściwie w kilka chwil mogą się zorientować w sytuacji i skutecznie pomóc. Podczas spotkań w ramach Poznańskiej Akademii Bezpieczeństwa ratownicy też często podkreślali, że to poznańskie pudełko życia doskonale się sprawdza i bardzo pomaga im w pracy i ułatwia ten cały proces diagnozowania seniora, który akurat potrzebuje pomocy. Gdzie to pudełko się musi znajdować? Jak to jest wszystko pomyślane? To jest właśnie clue chyba sukcesu też tego pudełka, bo wymyślono, i to zresztą nie jest pomysł nasz, tylko bodajże londyński pierwotnie, ale też takie pudełko w postaci też czasami koperty życia jest realizowane w wielu miastach. To pudełko znajduje się w lodówce, ponieważ no, statystycznie każda osoba w domu ma lodówkę. Co więcej, jest dość wyraźna naklejka, bardzo tutaj w naszym przypadku bardzo mocno różowa, którą naklejamy na lodówkę. Jakby to jest sygnał dla pogotowia, że tam znajdą pudełko. Co jest jakoś ważne, no to pudełko jest też trochę w kształcie słoika, czy jakiejś takiej spożywczej konstrukcji, można spokojnie na drzwi lodówki, czy w jakieś widoczne miejsce położyć. Co jest ogromnie ważne i myślę, że warto to podkreślić, to że to pudełko, warto o to pudełko zadbać dobrze. W środku są ankiety, właśnie jedna ankieta i taka informacja, jak to pudełko dobrze przygotować, także nawet jeśli ktoś nie wie na początku, czy jakoś, o co chodzi do końca, tak, to spokojnie można sobie takie 7 kroków poczytać. Jest w środku zawarta ankieta dwustronna, która jest właściwie najważniejsza w tym rozwiązaniu. I tu jest absolutnie ważne, żeby ona była aktualna, żeby informacje w niej zawarte były zweryfikowane przez lekarza rodzinnego i dlatego zawsze zachęcamy seniorów, żeby poszli do swojego lekarza. Czasami to zachęca osoby starsze do tego, żeby jednak do lekarza pójść, bo niektóre jakoś nie bardzo lubią. Nie czynią tego regularnie, a inne wręcz przeciwnie. Także lekarz wypisuje wszelkie informacje dotyczące zażywanych leków istotnych, czy stanu przybytych, tak, chorób, czy alergii. To jest ogromnie ważne, bo czasami łatwo może zaszkodzić pacjentowi, nie wiedząc, że jest uczulony na przeróżne substancje. A po co? To jakby jest ta część, którą podpisuje lekarz. I też tam są informacje o tym, czy mamy wszczepiony rozrusznik serca, czy stent, czy jakieś jeszcze inne ważne operacje za nami są. Czy mamy cukrzycę, różne choroby takie, które mają znaczenie dla ratowania życia. I to jest ta część medyczna. I tu bardzo jest, jeszcze raz podkreślę, ważne, żeby dbać o aktualność danych. Wszelkie zmiany dawki leków, czy takie wszystko zamieszczamy. Nowe choroby, wszystko zamieszczamy. I też jest ważne to, że z Waszej strony można pobrać takie czyste ankiety, które możemy sobie wydrukować w iluś egzemplarzach i jak coś się zmienia, to za każdym razem nanosić. I założeniem jest, żeby aktualizować te informacje co pół roku lub przy każdej istotnej zmianie zażywanych leków, czy innych ważnych informacji. Drugą częścią jest taka część społeczno-rodzinna, powiedziałabym. I to jest też coś, co jest szalenie ważne dla seniorów. I oni to podkreślają, że rzeczywiście często nie mieli jak zadbać o takie bezpieczeństwo w sytuacjach nagłych. Że tutaj mają możliwość napisania, kogo co powiadomić. Zrobić, tak, kogo powiadomić. Co zrobić z kotem, bardzo ważne, którego tak, mamy w domu. Co zrobić z kluczami. Niektórzy seniorzy nie chcieli jeździć do szpitala, mimo że musieli.
bo bali się, co będzie z mieszkaniem, albo no, to są przeróżne sytuacje, które nam może się wydają jakoś zaskakujące, ale naprawdę takie bezpieczeństwo wokół opuszczenia domu i tego, co jest w domu, jest dla seniorów strasznie istotne. Także to jest trochę też taki komfort psychiczny, że wiadomo, co zrobić, że jest jakaś kontrola nad tą sytuacją, w razie czego, że trochę dmuchamy na zimne, że jakby zabezpieczamy się z każdej strony. I to, myślę, jest jakoś ważne. No ważne jest to, co powiedziałaś, a jeszcze raz przypomnę, że właśnie jesteśmy spokojniejsi, że jeżeli przyjdzie ratownik i nawet możemy mu powiedzieć, co zażywamy, tak, to czasami stres jest tak ogromny, że zapominamy, nie weźmiemy leków, nie weźmiemy czegoś, nie przypomnimy. No a tutaj jest zapisane, jeszcze zawsze lekarz czy ratownicy dopytują, jeżeli pacjent jest w stanie odpowiedzieć, nie? Ale jest ta podstawa. Pudełek w zeszłym roku, przez ten cały rok wydaliście mnóstwo. 10 tysięcy. Mhm. Imponująca ilość. Tak. Po te pudełka można przychodzić do Was, do Centrum Inicjatyw Namierzyńskiego. One są, tak, co bardzo ważne, bezpłatne, że tutaj oczywiście nie trzeba obawiać się żadnych kosztów związanych. Wszystkie rzeczy, materiały, usługi, które oferujemy, są bezpłatne, także to jest absolutnie jasne. Natomiast też podkreślamy to, żeby seniorzy nie dali się nabrać różnym oszustom, łobuzom. Nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żeby ktoś sprzedawał pudełka i chciał za nie pieniądze, ale no informujemy, że absolutnie się nie ma takiej, tak, nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek chciał za pudełko pieniądze. Także to jest ważne. Pudełka mogą odbierać seniorzy dla siebie, ale też jesteście otwarci na to, by te pudełka przekazywać, tak, w miejsca, które z seniorami mają dużo wspólnego. Kto może do Was jeszcze oprócz osób indywidualnych po takie pudełka się zgłosić? To jest absolutnie fantastyczne w tych pudełkach, że i w tej całej akcji, że i seniorzy sami zadbali o to, żeby na przykład wziąć większą liczbę pudełek do swojego klubu seniora, czy do jakiejś... Dla sąsiadki, dla sąsiadów, kogoś bliskiego. Często, tak, zawsze ktoś przychodzi właściwie po pudełku dla siebie i jeszcze zaczyna rozmyślać, a tu mam takiego sąsiada, a tu mam kuzynkę, a tu różne osoby, którym na pewno by się te pudełka przydały. Do klubów jakieś duże bardzo ilości też przekazujemy. Bardzo fajnie się zaangażował też Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma też sporo pudełek u siebie na Grunwaldzkiej i tam też seniorzy mogą uzyskać te pudełka, mogą się też przychodnie zgłaszać i do tego zachęcamy. Nie mamy takich możliwości, żeby dostarczyć pudełka do wszystkich poznańskich przychodni, bo mamy za mały zespół, nie mamy też takich możliwości. Ale jeżeli... informuje przychodnie też o takiej usłudze i też zachęcamy do tego, żeby się po pudełka zgłaszać, bo warto, żeby te rozwiązania spotykały seniorów w wielu miejscach, żeby oni się dowiadywali nawet wtedy, kiedy nie znają centrum, bo przecież tak się też zdarza. Pewnie, że tak. Czyli wystarczy, że ktoś z przychodni zadzwoni, poprosi, tak, o to, żebyście przygotowali 15, 20, 50 pudełek i tak, panie po prostu tak podjedzie. Zachęcamy właśnie, żeby poinformować nas w sytuacji, kiedy chcieliby Państwo jakąś większą liczbę pudełek uzyskać, ponieważ pewnym nowum przy tej partii, którą teraz zamówiliśmy, jest to, że przygotowujemy ją wspólnie z wolontariuszami. Dokładamy nowe ankiety z nowym adresem, jakby aktualizujemy też zawartość pudełek i one są dostępne, natomiast warto trzeba upewnić, że, tak, że większa liczba jest możliwa do odbioru. Czy potrzebujecie wolontariuszy do tego, by pomogli Wam te nowe ankiety poskładać, myślę, zapakować? Myślę, zawsze, zawsze, chociaż też jesteśmy bardzo jakoś zbudowani ostatnimi czasy chęcią ludzi do podejmowania wolontariatu. Wiele mamy zgłoszeń przeróżnych i takich właśnie do wolontariatu komputerowego i bardzo różne, różnych tematów ludzie szukają, żeby właśnie zaangażować się w wolontariat. Ale jeśli ktoś ma ochotę, to oczywiście zapraszamy, bo bardzo lubimy spotykać ludzi, którzy jakoś tak cenią sobie wolontaryjną pracę. Czyli wszystkich chętnych do pomocy, ale też tych, którzy by takie pudełko chcieli mieć u siebie, to zapraszamy do Was na Mierzyńskiego 24. Tak. Przy placu Cyryla Ratajskiego. Doskonały dojazd tramwajami, także seniorzy bardzo sobie chwalą to miejsce i tym bardziej zachęcamy do tych Państwa, zwłaszcza, którzy nas jeszcze nie znają, do tego, żeby do nas zawitać. U Was dużo się dzieje, także myślę, że to miejsce trzeba poznać. Marysiu, dziękuję Tobie dziękuję za to, że dzisiaj przyszłaś, że poopowiadałaś, przypomniałaś, na czym polega, rzekłabym, fenomen pudełka życia. My Państwa gorąco zachęcamy do tego, by takie pudełko sobie z Centrum Inicjatyw Senioralnych odebrać.
dobrze wypełnić ankietę i umieścić w swojej lodówce, bo będziemy na pewno spokojniejsi, lepiej chuchać na zimne. Dziękuję Tobie jeszcze raz za przyjście do naszego studia. Dziękuję Państwu za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.